Witam was serdecznie z tej strony Halawander i gramy dalej w Dark Souls 2. Jak widzicie, zmieniłem miecz na miecz cierniowy. Wielki miecz plus 5 jest ulepszony maksymalnie. I o ile obrażenia fizyczne są mniejsze w rachunku, w sumie z dodatkowymi obrażeniami fizycznymi, jakby całe obrażenia fizyczne są mniejsze od obrażeń fizycznych miecza z Miry, jednak jeśli chodzi o elektryczność, to już przeważa. Dzięki temu właśnie już dodaje większe obrażenia. I chciałbym w nim chodzić, bo jest dość... No fajny to jest. To jest miecz jednak, który był używany przez Lustrzanego Rycerza, a to, że używamy tej zbroi, to jeszcze lepiej pokazuje, o nas świadczy, że powinniśmy korzystać z tego miecza, tak? Tak czy inaczej, przejdźmy do ważnej części gry. Tak, swoją drogą, nie przeczytałem wam. Czy przeczytałem? Strażnika Smoka nie przeczytałem duszy. Duża smoka strzegącego drogi do kaplicy. Czy smoki pilnują tej krainy z własnej woli, czy może są pod wpływem jednego z zaklęć Eldii? Dokładnie. Tak czy inaczej, jeszcze chciałem wam pokazać. Nie wiem, w jakim to jest... To nie jest pierścień. To jest klucz? O, fajnie te kamienie wyglądają. Płomyk. Tak czy inaczej, to jest klucz, tak. Serce popielatej mgły. Poznaj wspomnienia tych, którzy odeszli. Manifestacja popielatej mgły otrzymana od starożytnego smoka. Magia starożytnego smoka umożliwia poznawanie wspomnień tych, którzy już odeszli. Czasem, czy może coś tam powie? Nie. Niestety nie. Tak czy inaczej, musimy się przenieść w kilka miejsc. Po pierwsze... Tutaj... Tak, tutaj. Tak, okej, pamiętam. Dwa miejsca. Możemy się przynieść wspomnienia. Tak, zgadza się. Jeszcze jedno miejsce wam pokażę. Właśnie sposób, jak zdobyć ten miecz, czy duszę starożytnego smoka. Spadek FPS-ów. Dlaczego? Nie wiem czemu. Coś mi się dzieje z procesorem, wiecie? O, zapomniałem, że tu mam elektryczny, specjalny atak, którego... Okej. Którego powinienem używać jak najmniej, ponieważ strasznie zjada, widzicie, wytrzymałość broni. Tylko panu mijamy, chodzi mi, żeby przejść tutaj. Okej, mamy go. Nie warto walczyć z tarczą tutaj, ponieważ w małym stopniu redukuje obrażenia. Wow, zabijam ich jednym ciosem, dziwne. Czy jest to jakiś jeszcze koleś? Chciałem sprawdzić. Źle poszedłem, dokąd ja idę? Tam miałem iść właśnie. Pamiętacie? Może tych olbrzymów? A swoją drogą, przeciąża mnie niestety ten miecz, przez co jestem zmuszony wyłączyć łuk. Ale będzie mi potrzebny łuk bardzo. Tak, ten klucz nam pozwala wchodzić właśnie w wspomnienia olbrzymów. Jednak nie tylko olbrzymów, jak się okaże. Wspomnienia pozwalają... O, nie można zbyt długo przebywać we wspomnieniu. My tu idziemy tylko w jednym celu. Zdobyć duszę olbrzyma. What are you doing here? You are not one of our soldiers. And I don't take you for a mercenary. Whoever you are, this is no battle to involve yourself in. Whether you are guided by bravery or brashness. This is no place for you. Whoever you are, I forgive your trespass. But leave this place immediately. Just mention my name, and no man will challenge your exit. And even if you don't, by now, my men have not the will to resist.
Soon the giants will descend upon this fort. It is revenge for the kingdom's misguided barbarism. The venerable lord built this kingdom to bring prosperity to his subjects. What has transformed him so, I cannot imagine. Long ago, the king crossed the seas, pillaged the land of giants, and brought back a prize. It was then that the golems materialized. The giants are no ordinary barbarians. A singular rage burns within their hearts. My father and his father both fought the giants on this very land. The giants have wills of steel. They cannot find it within themselves to forgive the misdeeds of our lord. Did you see him? That towering monster among them. That is most certainly their king. He will be a thing to topple. Even if I should die trying. My blade may break, my arrows fall wide, but my will shall never be broken. Those who live by the sword will die by it. And I, Drummond, won't go down without drawing mine. Be gone with you. This fort will soon fall. Be gone before the giants are entirely upon us. Be gone with you. Okay. On nam będzie mógł potem pomóc w walce z pewnym panem. A widzicie pewnie tą ścianę? O, oczywiście. Okej, okay, muszę się wycofać, użyć łuku jednak. Mam już trochę zepsuty ten miecz, to jest złym znakiem. On nas nie sięgnie z tej podległości. Najlepszy się tak łuk. O, miałem go są lepszy i zapomniałem. Okej, długo nie zostaniemy w tym wspomnieniu niestety, bo rozgadał się nasz tutaj pan, nasz kolega Płomyk. Nie chciałbym też zginąć w tej lokacji. Ale będę musiał tu wrócić jeszcze, bo niedługo się skończy. Wow, sięgnął u mnie ten. A, rozrzedza się. Nie mam po co już walczyć. Zaraz wrócimy. Moim zdaniem w ogóle najlepiej nie walczyć z nimi, tylko... Zdążę go zabić? Tak, zdążyło jeszcze go zabić. Nie walczyć z nimi, aż tak walczyć, tylko po prostu przepiec i zdobyć duszę. Co tu jest? Gładki debity kamień, skamieniały przedmiot. Popielata mgła rozwiewa się. Okej, wiecie co ja zrobię? Pozbędę się tarczy i teraz pójdę, będę walczył z samym łukiem. Tak, tak, wiem. Być uwięzionym w jednym wspomnieniu, nie? Uwaga! A, akurat strzał się nie boję. Giń, olbrzymie. No ale nieźle dusz dają, przyznam. Tamtym z magiem.
Zapomniałem o tym. Że mamy tendencję do przewracania się. O Jezu, nie w tym momencie! Nie mam możliwości, kurwa. Muszę odebrać telefon, przepraszam was serdecznie. Kurwa, jaki bezsens. Ja pierdzielę, przepraszam was. Dzwonią i proponują. Ja już nie zdążę nic zrobić. I proponują badanie profilaktyczne. A w przedziale wiekowym jakim? 50. Od 60 do 80 lat. Nikt u mnie z domowników nie ma. Nie jest w przedziale wiekowym taki. Czy oni w ogóle się orientują, do kogo dzwonią? To jest dla mnie to zagadka po prostu. Już nie zdążę, zaraz się rozwieje. Cholera, no taki bezsens. Nie wierzę. A swoją drogą, tu radzę już na pewno. Na bank nie używać, nie bawić się bronią ręczną. A tu radzę przebiec. I wejść tu na drabinę. To uważać też, bo tam po drugiej stronie będą magowie. O, zginę. Nie, nie spadaj! Czekam, aż nie zginie, to będziemy łatwiej walczyć tam na górze. Aż trzeba robić, i tak z tego. Nie uda mi się. I co? Nie, to nie ten. Tu jest jeden z olbrzymów. Okej, wziąłem dużo olbrzyma. Wow, dobra. Teraz to zdążyłem, nie sądziłem, że zdążę. Mogła rozrzedza się. La la la. Szkarat po wodach, która jest absolutnie niepotrzebna. Jeszcze możemy pójść do tego pomieszczenia z tyłu. Fajnie, udało mi się zdobyć jednak duży. Coś dziwnego, naprawdę długo trwa ta duża. Może jak nie posuwam się do przodu. Chociaż nie wydaje mi się. Tu można wejść do tych, o właśnie, do tego pana. Ale ja już tu nie mam celu. Tu już nie mam po co być, więc już zdobyłem duszę. Odchodzi, żeby zdobyć jak największą ilość tych dusz. O, tych dusz. Dusz olbrzyma, który przybył podbić Draglake. Czy nienawiść olbrzyma do króla umrze wraz z jego końcem, czy zostanie tylko wzmocniona? Wzmocniona, zapewniam. O, żółwik. Tak, czy inaczej. Fajnie, że zdążyliśmy, że... Bo oczywiście było mi oczywiście na początku od razu olać. Idziemy w następne miejsce. Zaraz, muszę się odpocząć przy ognisku jeszcze. Na dole, tak, na dole. A, mam miecz, okej, mam miecz. Okej, świetnie, głupi jestem, myślałem, że nie mam miecza. Okej. W sumie wiecie co sprawdzę? Wymienię na chwilę na miecz z Mirry i sprawdzę, czy ja jednym ciosem ich zabiję, bo jeśli tak, to jednak zostanę przy mieczu z Mirry. Bo te obrażenia od elektryczności aż tyle nie zadają. Nie. Pomyliłem się.
Okej, czyli zmieniam z powrotem. Nie, on nie zabija jednym ciosem. Więc spoko miecz. W takim razie. Ja jest! A na górze, wow! Zapomniałem. Przestraszyłem się. Jest, jest olbrzym, mój olbrzymek! Mój malutki olbrzymek. Malutki olbrzymek, aha. Okej. Nie ma co się bać. Widzieliście, jak ta zbroja po prostu przyjmuje obrażenia. To jest coś mega niesamowitego. Jeszcze będzie jeden chyba. Tak. I twardszy. Bomba zapalająca. Z którym jestem zupełnie niepotrzebny. W tym momencie, tutaj, przynosząc się w to wspomnienie, mamy możliwość zdobycia zbroi prześladowcy bodajże. I chyba wiem, gdzie ona jest. Spróbuję ją zdobyć za wszelką cenę. Bior. Cześć. Well, we meet again. What are you doing here? Who'd have thought we'd meet in a place like this? Fate just won't let us stay apart. Will she? Nie Bjorn, tylko Benhard. See, the old sword's caught your attention. Well, you've a good eye then. That has been in my They say it is crafted with moonlight. And we all know what that means. It wards off evil. And I wouldn't trade her for all the riches in the world. It's said that no man has ever teased out the sword's true power. Purr. But in the right hands. Okej. Okay. Wchodzimy tutaj. Następne wspomnienie. Tu nie będziemy już z nikim rozmawiać. Przejdziemy prosto do rzeczy. Znowu spadek FPS-ów miałem. Nie wiedzieć czemu, tak czy inaczej, długo tu nie możemy przebywać. Kurde, gdzie było to? Gdzie to było? Coś zginął. Nie, to jest wyjście na zewnątrz, absolutnie nie tutaj. Która ze ścian jest? Tylko gdzie? Która? Are you fucking kidding me? Dlaczego? Okej, czemu? Ta ściana jest. Okej. Oj, to muszę wziąć tarczę, kurwa. Nie ma czasu. Brucizna. Aj, przejebany. Czyli nie było mi nie brać tarczy. Albo trucizna. Nie mogłeś powiedzieć po prostu trucizna, człowieku. O, zapomniałem o tym. To był błąd mój. Tu jest, tak, tu jest ta ściana. Płomyk, nie, to nie tutaj. Kupiec. Stalowy hełm, stalowa zbroja, stalowe rękawice, stalowe nogawice. Sprawdzimy to potem, ponieważ chciałbym zdobyć duże szybko. Nie wiem, czemu akurat ten? Nie, no nie tutaj. Ty chamie pierdolony.
Okej, ten żołnierz zginie, nie da się go uratować. Niezłych magów mają, trzeba przyznać. Nic nie możemy zrobić. Nic nie robię. A ta koleś wyjdzie z tego. Mam cię. Ok, jesteś po mojej stronie na szczęście. Nie no, bez sensu, że tam spadnę, zginę. Gdzie była dusza tutaj? Nie pamiętam. Nieważne, za dużo używam klejnotów, powinienem bardziej używać jednak butelek Estusa. Też za bardzo się skupiłem jednak na zdobyciu zbroi samej. Nie, tam nie. A, tu nic nie ma. Musimy wyjść. Może mi się uda, może zdążę. Jakimś cudem. Oby. Spoko. O mój Boże, nie! Wow, ale obrażenia, wow. Dwa razy szybko uderzył mnie mocno, dodatkowo. Jak? Mógł... Aj, szkoda. Ale chyba nie tędy. Chyba tędy. Tak, tutaj jest. Nie to! Jeń! Aj, rozwiała się. Dobra, trudno. Na szczęście mamy duszę. Czekam na jeszcze dwa stopy. Tak, dwie stopy. Wracamy do ognicha. I sprawdzimy jeszcze te zbroje. A czy jestem ci na... Nie, nie może być. Jak może być lepsza? Jak uzbroiłem sobie... Jedyne rzeczy się ulepszyłem, to... To jest jeszcze najlepsza zbroja w całej grze. Chyba według moich informacji, które posiadam. Stalowy hełm. Mógł przestać mi koleś? Stalowy hełm. Tak, to jest ten? To nie to. A może tu jest tego? Persuera? Nie mam zielonego pojęcia, szczerze mówiąc. Czytałem, że to to. Że tak wydawało mi się przynajmniej. Chyba nie. Chyba się pomyliłem. Trudno. Jeszcze czeka nas jeden, dwa przystanki. Z czego jeden na razie cofnąć muszę. Zgadza się. I muszę was naprawdę przeprosić na chwilę, bo muszę do toalety. Zaraz wracam. Jestem z powrotem i teraz ruszajmy. A tak tędy? Mam nadzieję, że nie będę potrzebował za bardzo tego wszystkiego. Chciałbym ominąć ich wszystkich. Wtedy jest to w grubszym sensie niemożliwe. Ciebie nie chcę, mały gnoju. Co ty robisz? Co ty robisz? A, tu nie byłem. A, nie da się otworzyć z tej strony. Okej, wkurgające to jest, mocno. Pająki mnie atakują. Sorry za drzwi. Przy okazji zobaczymy sobie. Hello there. Do you have... Masz tu dawna dor. Tak, możemy wielki strzeć duszy. Skąd ja mam te dusze? Starego bladego smoka. Ale tylko magiczne obrażenia, więc... Nie mam pojęcia, przepraszam was. Dusza starego żelaznego króla. Moc świętego dzwonu.
Zaraz. Coś mi tu nie pasuje. Czarny miecz skrypty, duża starej i martwej istoty. Taki sobie. Łuki. Duża starej okrula tutaj potrzeba jest. Wielki łuk zabójcy smoków. O, Gwyn. Starej wiedźmy, czyli wydawałoby się, że Kuilak, tak? Skoro kota katana. Pajęczy kieł. Tak czy inaczej, nie mam pojęcia, czy teraz idę właśnie po tę duszę, ale wydaje mi się nie, że idę po duszę starego, starożytnego smoka. I przepraszam was, bo nie mam pojęcia. Dziwna sprawa. Ogromny miecz, dusza króla. Tak czy inaczej, dusza króla, właśnie. Tak czy inaczej, nie masz nic, co by mnie interesowało. Jednak może masz coś tutaj. W sumie nic. No nic naprawy, wzmocnienie broni. Nie! Bez sensu. Tutaj pająki już poszły do nas? Chyba nie. Tu mamy immunitet. Okej, mam go. Biegusiem! Spadłeś. Powinien teraz zrejpić, jak nie wiem. Tak czy inaczej, chodźmy tędy. Pamiętajcie, tu byłem wcześniej. Ops, kamienienie jest niemiłe. Trafi nas, kurczę. Okej. Czyli rady tu używać, a nie huku. Okej, to chyba ten jad, który wypuszczałem po śmierci. Nie jestem pewien. A, skały. Gin sobie, ale beze mnie. Czyli z dala ode mnie, a ty, gnoju. Też se zginie, tak po prostu, dla mojej uciechy. Okej, okay. Tu nie ma upiora, nie? Okej, upiorów nie ma, dzięki Bogu. W sumie mogłem nie pokazywać tej drogi. Co? Widzimy się na miejscu po prostu. Okej, wykosimy tu kolesi i jednak spotkamy się na miejscu, bo przypomniało mi się, że mam tu klucz po zabiciu lorda. Tam, gdzie, gdzie bronił Rafier Charlie, co wszyscy zawsze je dostaje tutaj. Tak, właśnie tutaj. Wszyscy. Ogromny miecz czarnego rycerza. Wielka kula ognia i płomyk. Dobra, teraz widzimy się na miejscu. Okej, oto jestem. Musiałem trochę posprzątać tam pająków. Ale jesteśmy w końcu. Przy Sifie. Widzicie, co tu rosło? Gdzie była jego dusza? Możemy tu wejść. Myślę, że on się tu się odradza. To jest... Jakby to potem rozrośnie się i się odrodzi w jakiejś innej formie. Jednak na razie wchodzimy w jego wspomnienie. Wielka maczeta, duże ostrze przypomocowane do rękojeści.
popielne jezioro, smocze wspomnienia. Dusza starożytnego smoka. Tak, to jest starożytnego smoka. Nie wiem, jak tam tą drugą noc dobyłem. Ojej, mogę z tą przyciszyć muzykę. I powrót do domu. Trochę kiereszuję już te kości. Tam było tylko ognisko, nie musiałem używać. Dobra, nieważne. I czeka nas ostatni stop, ostatni przystanek. Czemu się nie teleportowałem? Co ja robię? Jestem głupi. Ostatni przystanek i znowu w to samo miejsce. Tutaj. Tylko będziemy mieli problem. Pamiętacie tych dwóch panów, którzy mnie na samym początku gry, jak zacząłem grać, zaatakowali tam na dole? Tak, oni na pewno nie zniknęli. Nadal dybią na mnie. Już nie pójdę, bo spadnę. Przejdźmy się. No chodź tu, czego się boisz? Ło, dobry jesteś! Dobry pan! No chodź! Dawaj! Zbroja Syjana. Oj, boom, już nie tego. Okej, nie zrozumiesz nawet. Jak widzicie, tu mamy drzwi królewskie. A, tu nic nie ma. Pustka, myślałem, że coś tu będzie. Myślałem, że jakiś smaczek znajdę. Ej, szkoda. Musimy założyć sygnet króla. Naturalnie, muszę pamiętać, żeby potem go zmienić. Sygnet króla jest taki prosty. Tak proście wygląda, nie? Prosto. Nie, nie wiem. To jest on. Tak prosto wygląda. Flodi. 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 Nawet. Tak czy inaczej.
przyda mi się tu bardzo łuk. Mamy też ognisko, zapomniałem to powiedzieć o nim. Które nam się przyda, nie bez powodu chyba je tu dali, bo czeka nas walka z bossem. Wspomnieniu, tak, we wspomnieniu. Czyli nie, nie ma tu jakichś niemilców, prawda? Nie. Tu na dole jeszcze jakiś mamy przedmiot. Pamiętacie, byliśmy... Nie! Ale jestem durny, jaki ja jestem durny, jaki ja jestem durny! Nieważne. Migoczący tytanic. Hura. Tam nie da się być. Z czego co mi się wydaje. Tu są przedmioty? Wszystkie się zresetowały? Już byłem tu. A tak czy inaczej, użyję piórka. Wróciłem się do ogniska. Głupi jestem, po co zeskakiwałem? Mogłem od razu wejść, potem bym zeskoczył i potem wrócił do ogniska. Doskonale wiedziałem, że to nie jest jakiś ważny przedmiot. Wszystko gotowe? Okej, wszystko ustawione. A bossem tym jest... Pawęż! Śmiercionośny wróg. Tu możemy przyzwać kapitana Drummonda. Nie bez powodu, tu jest mgła. Radzę uważać na... No właśnie na to. Bardzo szybko powystrzelać tych panów. Nie zbliżają się też za nadto. Tam z tyłu widzicie, kto nas czeka. Nie wiem, czy go nie sięgał. Chyba nie sięgnę go. Może poczekasz walnu tutaj. Nie znoszę tego. Idę, lecą. Tutaj na górę. Bierzemy to. Żar ascezy. I walimy w króla. A nie, stąd muszę zejść tutaj. Chyba mogę, jeśli dobrze pamiętam. Tak, to mogę stać. Nie, muszę mieć to celowniku, bo ja się nie trafiam. Dość szybko się zatruwa. Więc jak dobrze widzicie, dość szybko mu schodzi życie. On nie ma skomplikowanych ciosów. On taki sam ma ciosy, to podobne do giganta ostatniego olbrzyma, z którym walczyliśmy. Ale by go zatruć teraz jeszcze raz. No dawaj. Okej. Okay. Do ostatniego olbrzyma, który ten... po prostu wystarczy trzymać się blisko nóg, on będzie próbował nas deptać, możemy odskoczyć, go uderzyć. Bardzo prosty boss, ale ja wolę nie ryzykować, bo chodzi mi o te kule ognia. To jest... potworność. To się piska muzyka, swoją drogą. Jak na taką monotonną walkę. Czyli ja robię tą, z tego monotonną walkę, tak? By się nie skończył czas, nie daj Boże. To muzyka, nie? Mu schodzi życie ładnie. Strzał już dostał na klatę, na tyłek.
Okej, przestał cierpieć z powodu zatrucia. Idziemy dalej. Nie wiem, co komentarz jest mi na razie. Ale fajna walka, fajnie wymyślić, że możemy walczyć z samym Lordem Olbrzymym. I po nim. Wygrana. Dusza Lorda Olbrzymów, Braterstwo Olbrzyma. Pierścień plus 2 Olbrzymów. Możliwe wejście do sali tronowej pod zamkiem. Dokładnie. Pierścień Olbrzyma. On dużo nie dawał, pamiętam. To nie był ten? Nie. To. Olbrzymów. Zwiększa równowagę. Teraz trzeba poczekać, bo... Nie chciałbym teraz zginąć. Właśnie z powodu... balist, które uderzają w swoich. Chociaż ja bym nawet walił w swoich. To jest w sumie rację bytu, bo... Chcą rozwalić, żeby być króla, tak? Tak czy inaczej, ja na razie dziękuję za oglądanie i widzimy się w ostatnim odcinku. Następny będzie ostatnim odcinkiem. Z małą niespodzianką nawet dla mnie, mam nadzieję, że się uda. Zobaczymy, jak to pójdzie. Tak czy inaczej, wielkie dzięki za oglądanie, do zobaczenia w następnych odcinkach. Siemanko!